Witajcie kochani miłośnicy grillowania. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na kilka pytań, które często zadajecie na temat grilli gazowych. Zaczynamy. Mam tutaj pytania. Pierwsze, które najczęściej zadajecie, bardzo istotne. Czy smak jedzenia z grilla gazowego zalatuje gazem, czy po prostu czuć, że to jest jedzenie z grilla gazowego? Odpowiedź jest jedna. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Nie śmierdzi gazem. W trakcie grillowania gaz spala się w 100%, więc nie ma prawa, żeby było czuć jakikolwiek zapach, chyba że nie odpalicie po prostu grilla lub też coś jest nieszczelne, lub jest grill słabej jakości. No nie wiem, coś jest nie tak, jeżeli czujecie gaz, coś jest nie halo i lepiej go wtedy wyłączyć i zgłosić się do serwisu tego sprzętu. Drugie pytanie. Będę musiał Wam to zaprezentować, a pytanie brzmi. Do czego służy łańcuszek przy grillu? Bardzo, bardzo często o to pytacie. Już pokazuję. Chodzi Wam o to sprytne urządzenie. Łańcuszek z takimi końcami zawiniętymi w ślimaka. Jest to bardzo proste. Zadawaliście te pytania mnóstwo razy. Już w ogóle wymyślane było, że to jest od uziemienia po jakieś no, cuda. Ale nikt chyba nie spodziewał się odpowiedzi, że to jest do tego, aby awaryjnie rozpalić grilla gazowego, jeżeli przestałby działać iskrownik albo cokolwiek by się działo takiego, że no nie dałoby się rozpalić grilla poprzez iskrownik, to jest to magiczne urządzenie, które pozwala nam rozpalić grilla awaryjnie. Proszę. Taran. Czyli ten łańcuszek, który jest przymocowany do boku grilla, on służy do tego, aby go awaryjnie rozpalić. Dziękuję. Proste. Kolejne pytanie. Czy to normalne, że aromatyzery oraz palniki przebarwiają się? Tak, jest to normalne. Palniki i aromatyzery wykonane są ze stali szlachetnej. Ona ma takie właściwości, że pod wpływem temperatury przebarwia się, później staje się wręcz czarna, taka ciemna. Początkowo ona jest taka złotawa, rdzawa. Ciężko określić, bo to jest po kilkunastu grillowaniach. Różne są te kolory. Generalnie ciemnieje, nie jest to nigdy takie już błyszczące i świecące jak na początku. Ale w ogóle się nie ma czym przejmować. Takie są właściwości stali, że po prostu ona zmienia swoją barwę. Częstym pytaniem, a właściwie taką częstą rozmową, którą przeprowadzam z osobami, jest temat, że kupiłem grilla za granicą, ponieważ był tańszy o 100 czy tam 200 zł, no i czy mogę go używać teraz w Polsce? No, dobrze byłoby się zastanowić przed zakupem takiego grilla wcześniej. I pierwsza sprawa, nie mamy gwarancji producenta. To jest dość istotne, ponieważ jeżeli chodzi o jakiekolwiek części zamienne, cokolwiek, będzie to trzeba po prostu ściągać sobie z kraju, w którym grill został zakupiony. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i specyfikacji gazu w każdym kraju są inne. I tak naprawdę ze wszystkich krajów ościennych, czy w ogóle z całej Europy, gdziekolwiek byśmy nie popatrzyli, tylko w Polsce mamy specyfikacje propan butan 37 milibarów. Urządzenia zakupione poza granicą kraju, czyli poza granicą Polski, które chcemy używać w Polsce, mają po prostu inne podzespoły użyte do ich produkcji. Czyli mamy inne przekroje palników, inne dysze, inne reduktory do podłączenia butli itd., itd. Jeżeli nawet jakimś sposobem przystosujecie sobie, wymienicie sobie reduktor i przystosujecie tego grilla, że będzie kompatybilny butla do grilla, to i tak
ten grill nie będzie w pełni wartościowy, dlatego że gaz, który przechodzi przez dysze, palniki i tak dalej, nie spala się w 100%. Po prostu powoduje to to, że tworzy nam się tlenek węgla, który jest trujący. No, nie chcemy tego. Pamiętajcie, jeżeli macie zamiar używać grilla w Polsce, kupcie go w Polsce i używajcie w Polsce. Nie kombinujcie, naprawdę nie warto. Co tanie, to drogie. Kupujmy w Polsce, po prostu. Używajmy tych grilli tam, gdzie ich przeznaczenie jest, bo jest to jednak gaz, powinno być bezpieczne. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania i oczekujecie odpowiedzi, piszcie tutaj w komentarzach. Ewentualnie może nakręcę odcinek, nie będę odpisywał, tylko może warto będzie taki temat też poruszyć, nad którym Wy się zastanawiacie. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!